Zastanówmy się nad tą specjalną wiadomością, która zaprasza nas do refleksji nad pojednaniem i odnowieniem nadziei. Interesujące jest to, jak często ludzkie więzi są tak głębokie i prawdziwe, że potrafią odmienić naszą drogę w wyjątkowy sposób. Wyobraź sobie tę atmosferę pojednania jak delikatną bryzę, która uspokaja serca i pozwala na ponowne rozkwitanie relacji. To intensywne połączenie, które dzielisz z tą osobą, jest rzadkim darem. Kiedy myślimy o prywatnych momentach uczucia, mówimy o intymności, która przewyższa słowa i powierzchowne działania. To więź, która, gdy jest rozpoznana i doceniona, może nas doprowadzić do nowych poziomów zrozumienia i towarzyszenia. Jednakże życie nie składa się tylko z harmonijnych chwil. Często pojawiają się złożone kwestie związane z innymi ludźmi, którzy odgrywają istotne role w naszym życiu. Ci ludzie, czy już należą do przeszłości, czy obecności, niosą ze sobą cenne lekcje. Uczą nas uprzejmości, uwagi i dojrzałości. Cechy, które są niezbędne do osobistego rozwoju i budowania zdrowych relacji. Obecność mniej dojrzałych osób na początku może wydawać się wyzwaniem, ale w rzeczywistości jest to szansa do nauki. Każda interakcja, każde starcie, każdy moment niekomfortu daje nam możliwość refleksji nad naszymi własnymi działaniami i dążeniem do stania się lepszymi. Pamiętaj, życie to ciągła nauka. Dojrzałość i mądrość płyną z naszych doświadczeń, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Przyjmij te lekcje z otwartym sercem i uważnym umysłem. Pogódź się z przeszłością, żyj teraźniejszością w pełni i buduj przyszłość opartą na szacunku, zrozumieniu i miłości. Razem zastanówmy się, jak te interakcje i doświadczenia mogą uczynić nas bardziej kompletnymi i połączonymi, zarówno z samymi sobą, jak i z innymi. W końcu prawdziwe bogactwo życia tkwi w relacjach, które budujemy i w lekcjach, które wyciągamy w trakcie tej podróży. Wiele razy ludzie gubią się w przemijających przyjaźniach i powierzchownych relacjach, szukając poczucia przynależności, które w rzeczywistości nie przynosi prawdziwej satysfakcji. To jak próba wypełnienia pustki czymś, co nie ma substancji. Ta powierzchowność z czasem okazuje się nietrwała. Gdy otaczamy się nietrwałymi relacjami, przyciągamy negatywne energie, które zakłócają naszą równowagę emocjonalną. Dzieje się tak, ponieważ te relacje brakuje głębokości i autentyczności, które są istotne dla prawdziwego osobistego rozwoju. Zmiana, którą on teraz doświadcza, zdając sobie sprawę z braku korzyści z powierzchownych połączeń, jest ważnym krokiem w jego rozwoju. Skupienie się na własnym rozwoju osobistym i duchowym to podróż, która wymaga odwagi i determinacji. Pozbycie się tego, co nie przyczynia się do naszego dobrostanu i szukanie tego, co naprawdę pozwala nam rosnąć. Zapraszam do wspólnej refleksji na temat znaczenia pielęgnowania ważnych i autentycznych relacji, które pomagają nam rosnąć i odnaleźć emocjonalną równowagę. Doceniaj tych, którzy wybierają chodzić u Twojego boku w szczery i intensywny sposób, ponieważ to właśnie takie więzi naprawdę nas wzbogacają i nadają sens naszemu istnieniu. Podróż osoby głęboko zranionej przez przeszłe relacje jest naznaczona bolesnym, ale i pouczającym przebudzeniem. Kiedy ktoś przechodzi przez doświadczenia miłosne lub przyjacielskie, które przynoszą więcej bólu niż radości, uczy się rozpoznawać i oddalać szkodliwe energie. To jakby życie pokazywało nam, poprzez ból, co naprawdę warto pielęgnować. Ten proces rozróżniania, oddzielania tego, co korzystne od tego, co nie, wymaga czasu i odwagi. Teraz dostrzega, że jesteś bezpieczną przystanią, stałą i godną zaufania obecnością w jego życiu. Ta jasność to rzadki dar, ponieważ daje nam szansę zbudowania czegoś solidnego i znaczącego. Jego pragnienie dzielenia życia z Tobą, oddalania się od negatywnych wpływów przeszłości jest znakiem dojrzałości i rozwoju. Przechodzi on przez proces oczyszczenia swojej energii, pozbywając się osób i sytuacji, które nie przyczyniają się do jego samopoczucia.
To duchowe oczyszczenie jest kluczowe, aby mógł iść dalej z lżejszym sercem i jaśniejszym umysłem. Osoby z przeszłości, czy to byli przyjaciele, czy dawne związki, traktowały go w sposób niedojrzały i lekceważący. Teraz rozumie, że zasługuje na więcej, że zasługuje na szacunek i troskę. Bliskość między wami jest wyraźna i namacalna. Więź wzmacniająca się przy każdym kontakcie, przy każdym wymienionym spojrzeniu. Ważne jest docenienie odwagi, jakiej on udowadnia, odsuwając się od tych sytuacji. Posuwanie się naprzód z determinacją, nawet jeśli sprawia to niekomfort innym wokół niego, jest autentycznym działaniem na rzecz dobrobytu. Czasem konieczne jest zerwanie z przeszłością, by zrobić miejsce dla nowego, dla tego, co naprawdę ma sens i przynosi radość. Zapraszam do wspólnej refleksji na temat znaczenia pielęgnowania relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Doceniaj tę bliskość i szczere pragnienie budowania czegoś prawdziwego. Pamiętaj, że życie uczy nas poprzez doświadczenia. Każdy krok w stronę dobrobytu jest krokiem ku pełniejszemu i satysfakcjonującemu życiu. Idąc u jego boku, podziel się tą drogą oczyszczania i wzrostu. Bądźcie dla siebie nawzajem kotwicami, zawsze skupiając się na tym, co istotne. Szacunek, zaufanie i prawdziwa miłość. To fundament trwałego i znaczącego związku. Sytuacja wymaga, byś zachowała wiarę i nadzieję, ponieważ ewidentnie on wierzy głęboko w ciebie. Ufa, że jesteś właściwą osobą dla niego, co on odczuwa intensywnie i szczerze. Docenia ogromnie twoją obecność, troskę łeń. Co więcej, ważne jest zauważenie, że czynniki religijne również odgrywają istotną rolę w jego życiu miłosnym, ze względu na jego religijną edukację i duchową podróż. Jego dojrzałość i zrozumienie w tym względzie wzmacniają więzi z nim, ponieważ teraz rozumie wartość, która wcześniej była trudna do zaakceptowania. Nawet jeśli ich kulturowe pochodzenie, przekonania religijne czy perspektywy na różne sprawy mogą się różnić, te różnice są przeskakiwane przez wzajemną empatię i uznanie miłości, która ich łączy. To, co naprawdę się liczy, to wartości, które głęboko dzielą. Wartości te, które przekraczają wszelkie bariery. Mogą być członkowie rodziny, którzy nie zaakceptują w pełni tej osoby lub którzy uważają, że popełnił on niewybaczalne błędy, między innymi. Te dynamiczne relacje rodzinne mogą być wpływane przez wychowanie i inne czynniki, ale to, co się wyłania, to obecność potężnej energii, przebaczenia i nauki. W miarę jak oboje uwalniają i leczą rany przeszłości, doświadczą głębszej i bardziej autentycznej miłości teraz. Połączycie się na nowo i jeszcze bardziej wzmocnicie więź, która was łączy. Ta osoba już nie będzie nieostrożna ani niezrozumiała, lecz uprzejma, troskliwa i zdeterminowana, aby sprawić, że związek zadziała, napędzana energią harmonizującą z spełnieniem przeznaczenia i wolą boską. Jest kluczowe, aby spojrzeć w lustro i zrozumieć, że dbając o siebie i pielęgnując swoją własną duszę, usuwasz przeszkody z drogi prawdziwej miłości. Niezależnie od tego, jak bardzo uważasz, że ta wiadomość jest dla ciebie, jeśli niepokój jest stałym towarzyszem w twoich myślach i codziennych emocjach, fundamentalne jest, abyś praktykowała codziennie dbanie o siebie. Wypróbuj nowe rzeczy, bierz udział w aktywnościach, które przynoszą ci radość, dbaj o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, odkrywaj nowe horyzonty, nawet w krótkich podróżach, zaangażuj się w akty hojności i pielęgnuj swoje poczucie własnej wartości. Robiąc to, przygotowujesz się do przyjęcia miłości w pełni i bezwarunkowo, ponieważ będziesz w harmonii z samą sobą. Kiedy prawdziwa miłość pojawi się w twoim życiu, poczujesz się tak cenna, jak uważasz, że twa prawdziwa miłość zasługuje. Lekcja, która pozostanie w tobie, to, że dbanie o siebie nigdy nie jest straconym czasem. Każdy człowiek dobroci i światła jest narzędziem boskiej życzliwości, godnym wznieść się ku najwyższej miłości. To poprzez ten proces odkrywania samej siebie i dbania o siebie stajesz się magnesem dla pozytywnych energii i takiej miłości,
która naprawdę jest warta. Dodatkowo zrozumienie, że Twoja podróż duchowa i osobisty rozwój odgrywają kluczową rolę w umocnieniu związku, jest istotne. Twoje połączenie z Bogiem i sposób, w jaki integrujesz tę duchowość w codzienność, ma bezpośredni wpływ na Twoją semię. Niech Bóg w swojej nieskończonej mądrości i dobroci błogosławi każdy moment tej podróży, prowadząc Twoje kroki i rozświetlając Twoją drogę. Życzę Ci, abyś znalazła pokój, radość i miłość, które poszukujesz, wiedząc, że jesteś godna wszystkiego dobrego, co Wszechświat ma do zaoferowania. A na końcu tej podróży, patrząc wstecz, miej wdzięczność, a spoglądając w przyszłość, miej nadzieję, wiedząc, że prawdziwa miłość zawsze zwycięża i znajdujesz się dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Pozwól tym słowom wgłębić się w Twoją duszę i rezonować w Twoim bycie. Wszechświat tęskni za Twoim dobrem i nadal będzie Cię prowadzić do pozytywnych rezultatów, niezależnie od Twoich wyborów. Z mocą potwierdź, jestem godna miłości i zasługuję na bycie kochaną. Aby w pełni wewnętrznie zaakceptować tę wiadomość i wszelkie błogosławieństwa, które niesie, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Nie zapomnij zostawić polubienia i subskrybować kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi wiadomościami. Niebawem się z Tobą zobaczę. Razem podniesiemy nasze duchy i stworzymy falę pozytywnej energii. Bądź czujna na ważną wiadomość, która Cię czeka w następnym wideo. Niech Bóg i Wszechświat prowadzą Twoje kroki spokojem, miłością i wiarą. Amen.